W tym roku świętujemy wspólnie wszyscy razem z widzami 20 lat serialu na wspólnej. Czy pani pamięta swój pierwszy dzień na planie? No jakże, oczywiście, że pamiętam. Pamiętam castingi, które się odbywały długo, tygodniami. Kiedy została wyłoniona ta grupa kilkunastu osób, założycieli, aktorów, no to rzeczywiście to było wielkie wyróżnienie, tak. I to, no i też pamiętam dlatego, że pracowaliśmy wtedy, zaczęliśmy pracę na 3 kamery, co było kompletnie nowym doświadczeniem, że można zrobić 20 minut, było przeznaczone na scenę i mówimy, Boże, zwykle się to robiło kilka godzin, że to jest w ogóle niemożliwe. Więc naprawdę parę takich momentów przełomowych. A czy jest jakaś taka niepisana rywalizacja pomiędzy serialami? I tutaj mam na myśli też serial, który jest już bardzo długo na antenie, tylko innej telewizji. Mówię tutaj o M jak Miłość, a właśnie serialem na wspólnej? To pani trafiła dlatego, że... Rzeczywiście taki był moment, gdzie to na wspólnej tak nie zażarło tak, jak producenci się spodziewali. I pamiętam, że Robert Kudelski mówi, słuchajcie, przyleciał na plan, mówi, słuchajcie, ja wszedłem do pokoju produkcji i oni tam siedzą i oglądają jak Miłość, żeby zobaczyć, na czym polega fenomen, dlaczego im tak idzie, a nam nie idzie. A po prostu tajemnica polegała na tym, że już widzowie byli naprawdę wkręceni i jak Miłość szło parę lat i to rzeczywiście na wspólnej musiało się rozkręcić i potem jak już się rozkręciło, to już poszło i tak idzie 20 lat.